Jeśli szukasz sprawdzonej strony, na której chcesz kupić przedmioty do CS-a za SMS, to polecam Ci bardzo serdecznie csgoskins.pl, link w opisie. Zapraszam. Cześć, siema, z tej strony Golzor, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku najlepszych skinów z warsztatu. Jest to już odcinek numer 5, seria bardzo Wam się podoba, więc właśnie ten nowy odcineczek dla Was przygotowałem. Jeśli tylko ten materiał Wam się spodoba, to zostawcie kciuka w górę, fajnie byłoby zobaczyć te około 2000 kciuków w górę pod tym filmem, a tymczasem ruszamy już do dzisiejszych skinów. Skin numer 1 to oczywiście 5-7 Aria 57, czyli skin, który prezentuje się naprawdę bardzo futurystycznie swoim wyglądem. Przypomina mi bardzo mapę The Season. Mimo wszystko jest naprawdę fajnie i, co teraz zresztą widzieliście, precyzyjnie wykonany. Także jak dla mnie naprawdę ciekawa alternatywa dla skórek do 5-7, które w większości właśnie mają totalnie inny wygląd. Przechodzimy do skina numer 2, a tutaj znajdujemy M4A4 Death, M4A4 Śmierć, tak to byłoby z pewnością na polskie przetłumaczone. No jest to skórka naprawdę również ciekawie wykonana, widać, że autor poświęcił tutaj naprawdę dużo pracy nad nią, bo musiał przecież wymyślić właśnie tę czaszkę na środku, tak? Ona bardzo ładnie się tutaj wpasowuje. Ogólnie ten cały skin wygląda tak fajnie, mrocznie, także według mnie również fajnie byłoby właśnie tę skórkę w grze zobaczyć. Przechodzimy dalej, a tutaj mamy AK-47 Full Throttle. Nie wiem dokładnie jak to, że tak powiem, akcentować, ale skórka, co jest najważniejsze, prezentuje się naprawdę fajnie i elegancko. Taki bardzo czysty wygląd, taki bardzo nowoczesny również wygląd. No jak dla mnie właśnie skórki do AK w większości właśnie w takim nowoczesnym wyglądzie prezentują się po prostu najlepiej, także fajnie również byłoby takie AK-47 Full Throttle w grze zobaczyć. Skin numer 4, który Wam dzisiaj przedstawiam, to, jeśli się nie mylę, praca jednego z Polaków, P250 Dragon Slayer. No i ta skórka, cóż, na pierwszy rzut oka na pewno nie jest jakaś taka niesamowita, ale naprawdę przyjrzyjcie się na te łuski, które zostały wykonane naprawdę z bardzo dużą precyzją i wygląda to według mnie co najmniej bardzo dobrze, także fajnie również byłoby właśnie taki skin do P250 przyszło w grze zobaczyć. Ostatni skin, który dzisiaj Wam przedstawiam, to skin, myślę, dobrze Wam znanego autora, Silek FX, który tworzy naprawdę świetne skiny. No i tym razem przygotował P2000 Red Hood, czerwony kapturek, odwołanie tutaj oczywiście do słynnej bajki. No i naprawdę prezentuje się to niesamowicie futurystycznie i według mnie to byłoby najładniejsze P2000 w grze, także naprawdę fajnie byłoby tę skórkę właśnie w CSGO w przyszłości zobaczyć. Tak więc prezentowały się dzisiejsze wybory, które Wam przedstawiłem. Pamiętajcie o tym, że jeśli którykolwiek Wam się tylko spodobał, to głosujcie z linku w opisie. Tam wystarczy po prostu zasubskrybować ten przedmiot, bądź tam po prostu dać, czy chciałbyś zobaczyć ten przedmiot, że dajesz tak. No i wtedy szansa się oczywiście zwiększa, także o tym pamiętajcie. Pamiętajcie również o tym, żeby zostawić kciuka w górę, jeśli ten materiał Wam się podobał. A ja już się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mówił Goldzor, na razie. We'll be right back.